Moi drodzy, miłosierdzie to tęsknota za tym, co zginęło. Miłosierdzie jest skandalicznie bezwarunkowe. Po prostu jest. I nie można sobie na nie zasłużyć. Po prostu jest. Kiedy ojciec spotkał syna marnotrawnego, żadnych warunków. Kiedy niski człowiek wszedł na drzewo, tak żeby go Jezus zobaczył, on Jezusa. Idę do Twojego domu. On się na to zgodził, przyjął go natychmiast. I zaczęły się dziać cuda. Ale najpierw miłosierdzie. Bo miłosierdzie wyprzedza sprawiedliwość. Zobaczcie, Jezus do niego przyszedł i on zaczął rozdawać w niespotykany sposób, w czwórnasób. Nikt mu tego nie kazał, ale najpierw jest miłosierdzie. My żądamy najpierw sprawiedliwości, a potem się zobaczy. Bóg działa zupełnie inaczej. A łotr na krzyżu? Jakie warunki? Tylko miłosierdzie. Ale żeby tak się działo, to najpierw trzeba spotkać Jezusa. A nie przykazania. Jeśli chcecie zacząć od przykazań, to prawie nie dacie rady. Stąd Jezus mówi, by nie wkładać ciężarów nie do uniesienia, bo niektóre są dla nas nie do uniesienia. Zobaczcie, z którym przykazaniem najbardziej macie kłopoty, z którym ja mam kłopoty. Od lat. I tak samo było z apostołami. Wiecie, kiedy u nich się wszystko zmieniło? Kiedy oni od Ewangelii przeszli do dziejów apostolskich. W Ewangelii to się kręcili, kiedy Jezus im mówił, że będzie ukrzyżowany, że zmartwychwstanie, to oni dobra, ale chodzi o miejsca, kto po prawej, kto po lewej stronie. Co za to otrzymamy? Słyszeliśmy dzisiaj, jak arcybiskup Bryźna przypominał, że zabraniali dzieciom przychodzić. Czysta polityka. Będziemy go mieli dla siebie. A potem, i oczywiście byli świetnymi egzemplarzami na zdradę, choć byli wokół mistrza. Zwiewali, nie było ich pod krzyżem, powrócili do sieci, zapierali się go. Bo oni jeszcze nie spotkali Jezusa Zmartwychwstałego. Ten Jezus Zmartwychwstały dzisiaj czeka na każdego z nas w konfesjonale. I najpierw Jego trzeba spotkać, doświadczyć Jego bezwarunkowego miłosierdzia, a potem zaczną się dziać cuda. Gwarantuję wam to. Zaczną się dziać cuda. Zobaczcie, co się działo, kiedy po zmartwychwstaniu Jezus powiedział im, jak ich kocha. Popatrzcie, tu są moje rany. Tak was kocham, tak cierpiałem. I oni zwariowali. Bombardowanie miłością. Za wasze grzechy, za wasze szaleństwa, za wasze chodzenie własnymi drogami. Zapytanie mamusi, po której stronie najlepiej będzie. I teraz koniec. Oszaleli. Do tego stopnia oszaleli, że Piotr niekończący żadnych szkół przemawia do paru tysięcy ludzi. I to jest od Ducha Świętego. Kiedy napełnili się Duchem Świętym, kiedy Jezus zamieszkał w nich, ten zmartwychwstały, to ludzie błagali, żeby chociaż cień Piotra padł na nich i byli uzdrowieni. I Piotr mówi, nie mam nic, ani złota, ani srebra. Wstawaj, człowieku, w imię Jezusa.
bo zaczyna Jezus działać. Kiedy doświadczy miłosierdzia, zaczyna działać Jezus. Bo nawrócenie to spotkanie z Jezusem, a nie przykazania. To nie katechizm. Słuchajcie. Tyle spotkań z Jezusem w naszym życiu. Tyle komunii świętych. Dziesiątki tysięcy komunii świętych. Kilogramy spożytego Pana Jezusa. Kilogramy. Tysiące spowiedzi, rozgrzeszeń, miłosierdzia Bożego takiego, że nas przerasta. Od lat przychodzę z tym samym grzechem, a On mówi, mam dla Ciebie świetny plan. Idź i nie grzesz więcej. Kocham Cię. Taka pani dzisiaj stała na trasie za Pabianicami, nie wiem, czy wszystkim grupom się zdarzyła, taka zapłakana i tylko mówiła, kocham Was, kocham Was, kocham Was. To tak Jezus przy każdej spowiedzi mówi, kocham Cię. Wszyscy Cię mogą potępić. Ja Cię kocham. Idź i, idź i bądź wiosną. Idź i bądź piękny. Dlaczego prawie nikt nie orientuje się, że jesteśmy po Komunii Świętej? W Twojej szkole, w Twoim urzędzie, może w kurii, na plebanii. Że jesteś nosicielem Boga. Że jesteś Jego żywym tabernakulum. Jego monstrancją, po Komunii Świętej, po spowiedzi. Może dlatego sobie ciągle nie radzę z grzechami niektórymi, bo nie rozebrałem na drobne tej przypowieści o synu marnotrawnym. Zobaczcie, co tam się stało. Ojciec o nic nie pytał, nałożył pierścień, dał cielęcinę, bo sam najbardziej syn lubił cielęcinę, wydał przyjęcie. Bo skończył się grzech. Po której spowiedzi świętowałeś, zaprosiłeś kolegów, koleżanki, słuchajcie, Bóg mi przebaczył, jestem nowy. To nawet w sierpniu moglibyście się piwa napić, mimo że cały biskupat mówi, żeby nie. Bo koniec z grzechem. Trzeba świętować. Trzeba iść i głosić. Jestem piękny jak wiosna, jestem prawie niepokalany, jestem nosicielem Boga. Niech wszyscy wiedzą. Ja tak czasem zastanawiam się, jak rano w Bazylice odprawiam mszę świętą, idę potem do biura. Czy oni wiedzą, że jestem po Komunii Świętej? Bo jak nie, to znów zmarnowałem okazję. To znów zmarnowałem okazję. Dość marnowania okazji. I mam do Was taką prośbę. Z grzechów jest się bardzo łatwo wyspowiadać. Jak z CKM-u można lecieć po kolei. Zresztą nie trzeba się przygotowywać, bo część z nich znamy, są zawsze obecne. Wyspowiadajmy się dzisiaj z winy. Mogłem być tak piękny, a nie byłem. Mogłem tam, gdzie pracuję, gdzie jestem, uczynić tyle dobra. Nic nie zrobiłem. Mogłem przerwać tyle głupich dyskusji. Uczestniczyłem w nich. Mogłem tyle razy dać świadectwo o zmartwychwstałym, mówiąc, tego robić nie mogę, bo jestem chrześcijaninem, katolikiem. Wyspowiadajmy się z win, że tyle było okazji do dobrego. Tyle razy mogłem prosić o przebaczenie i przebaczyć. Nie zrobiłem. Wyspowiadajmy się z win, ze zmarnowanych komunii świętych. Ze zmarnowanych spowiedzi. Z sakramentu małżeństwa nieodnawianego. Z byle jakiego kapłaństwa. Jak chcecie zobaczyć, co siostra Faustyna w wizjach, bo widzę na wprost siebie siostry Miłosierdzia Bożego, myślała o naszym kapłaństwie, to odwołuję Was i siebie do dzienniczka. Nie pozostawia na nas suchej nitki. Suchej nitki. Z powodu naszych win. Z powodu naszych win. Niech dzisiaj Jezus miłosierny, który będzie reprezentowany przez kapłanów,
Jest z nami także biskup Ireneusz. Niech on was słucha, ponieważ dzisiaj cała droga pokutna, konferencje o sakramencie pokuty, teraz nasze zamyślenie. Proszę księży, by nie udzielali dzisiaj żadnych nauk. Proszę was o taką subordynację. Wysłuchajmy tylko tego, co powiedzą i udzielmy rozgrzeszenia. Bez komentarza. Bo wspólnie przygotowujemy się do wyznania tych win. Niech działa sam Jezus, bez tego czynnika, który może czasem pomóc, a czasem i zaciemnić. Jego miłosierdzie nade wszystko. Tak jak w Ewangelii. Do innych spowiedzi, tych w parafii, będziecie się przygotowywać, będzie słowo kapłana. W konfesjonale działa Duch Święty. On jest bardzo ważny, ale dzisiaj robimy to wspólnotowo, robimy to razem. Więc podejdźcie i wyspowiadajcie się z win. Kapłan udzieli tylko rozgrzeszenia, bez żadnych innych słów, ale z tym najpiękniejszym zakończeniem: idź i nie grzesz więcej. Idź i bądź piękny jak wiosna. Idź, reprezentuj Boga. Idź i bądź żywym tabernakulum, bądź miłosierdziem, które jest bezwarunkowe. A potem wszyscy razem uwielbimy dobrego Boga i piękni, nieprzeciętnie piękni, pójdziemy spać.